Czas rozpocząć kolejny sezon kariery Wenecją. Kariery, która mi osobiście podoba się nieprawdopodobnie. Mam nadzieję, że wam także. Jeżeli tak, zostawcie w tym momencie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał i powiedzcie mi też. No, jeżeli wam się nie podoba, to też napiszcie, ale mam nadzieję, że wam się podoba. Zapraszam na stronę ergol.com, tam z hasłem koza10 macie 10% zniżki na swoje zakupy, więc jeżeli chcecie komuś zrobić na przykład już powoli myśleć, można nawet o, co no, o prezentach? No w sumie czemu nie, chociaż mamy listopad, nie wiem czemu to powiedziałem. Znaczy prezentach oczywiście nie świątecznych, tylko urodzinowych, no przecież o takich myślałem, no za głupiego mnie macie. Wybieramy, słuchajcie, turniej przedsezonowy. Wydaje mi się, że możemy tym razem spróbować swoich sił, pojedźmy do Anglii, chociaż w sumie, gdzie tutaj byśmy grali? Taki mocno międzynarodowy. Wiecie co, zagrajmy sobie w tym międzynarodowym. Nie wiem, gdzie on ma miejsce, ale ciekawy jestem, jak nam się tam uda odnaleźć. Widzimy również możliwość rozwoju pana Ferrari. To była dobra decyzja. On tutaj naprawdę wygląda dzięki temu nieźle, ale teraz musisz, mordo, trenować strzały, bo bez tego to będzie naprawdę średniawka. Dodatkowo mamy informację oczywiście o dołączeniu do tego turnieju. Jesteśmy, czekajcie, w jakim jesteśmy momencie? Jaka to jest data? Bo jeżeli to jest, jestem ciekawy jednej rzeczy tylko. Bo my byliśmy zainteresowani Ikanacho, ale ten już jest, dobra, nieważne. Tutaj już widzimy, że nie ma takiej opcji. No to co, czekamy w tym momencie tak naprawdę na to, żeby ten sezon na dobre się rozpoczął, bo dopiero przyjdą do nas nowi zawodnicy, dopiero odejdzie od nas parę nazwisk i tak dalej. Tak więc zawsze ten pierwszy dzień kariery, pierwsze dni kariery to jest duży przemiał informacji. Właśnie to widzimy, tak więc przybywa do nas sporo zawodników, odchodzi raz, dwa, trzech piłkarzy, no ale sporo zostało przez nas piłkarzy podpisanych, więc to bardzo cieszy. Mingueza odchodzi, Sportiello odchodzi, zasłużeni dla nas w zeszłym sezonie zawodnicy, ale to, co jest najistotniejsze, słuchajcie, zostajemy z jednym golkiperem. Skoro jest to jeden golkiper, to musi być to nasz numer jeden. To oczywiste, tak więc Keylor dostaje jedynkę na plecy, ale to, co dalej istotne, potrzebny nam jest dodatkowy bramkarz, z tym chyba nikt nie dyskutuje i tutaj będziemy szukali na pewno wzmocnienia. Dodatkowo, no warto by było zobaczyć w ogóle numery wszystkich tych, którzy pojawiają się w drużynie, ponieważ mamy tu m.in. Gagliardiniego, on dostaje 22, spoko. Dodatkowo przyszedł do nas Ricky, no ale to nie jest zawodnik na siódemkę. Wydaje mi się, że ty możesz spokojnie nosić tutaj 24. Dalej mamy, z przodu już chyba nikogo nie podpisaliśmy, prawda? Tak jest, no ale przyszedł oczywiście do nas Acerbi. 80 oceny ogólnej w tym momencie. To doskonale wiemy, że ten spadek był spodziewany. I cieszy mnie bardzo obecność Acerbiego u nas. Wydaje mi się, że możemy dać spokojnie trójeczkę. Molinaro ma trójkę. Dobra, to w sumie niech ma tą 23, czemu nie? Więc tu wszystko mamy zrobione. No i oczywiście, przyszedł Tesman do drużyny, to jest piłkarz, który z tego zespołu odejdzie. Nie widzę dla niego miejsca, przyznam szczerze, 68 to nie jest ten poziom, który byśmy chcieli. Marco Rock już wie, że musi z drużyną się pożegnać. Guidi też to wie, ale się raczej nie pożegna. No i jest ten Federico Di Francesco i powiem szczerze, wydaje mi się, że to była bardzo krótka przygoda w naszym zespole. Powinniśmy poszukać w jego miejsce kogoś innego. Że tutaj Federico nie dał nam tego, czego byśmy od niego oczekiwali. Wydaje mi się, że uczciwym będzie pozbycie się tego zawodnika, jeżeli nie zacznie strzelać zaraz w turnieju przedsezonowym, który przed nami. Zatem mamy to zrobione. Teraz warto by było zobaczyć, kto jest wolnym piłkarzem. Poszukajmy sobie zawodników wolnych, bo oczywiście zawsze są ci piłkarze bez kontraktów i może uda nam się znaleźć kogoś ciekawego. Dlatego przechodzimy od razu do wolnych zawodników. Chciałbym na samym początku poszukać wśród Włochów, no bo to by było fajne znaleźć kogoś, komu wygasa umowa i nie ma w tym momencie kontraktu. Wiemy, że kimś takim może być Leo Bonucci, ale nie wiem, czy on przedłużył umowę, czy też nie. Jest Ogbonna. Warto by było go przejrzeć oczywiście, no bo to jest zawodnik ciekawy. Dalej mamy tutaj Param... Matię, to zobaczmy sobie, ale wątpię.
Na pewno Ogbonna jest ciekawym nazwiskiem. Zobaczmy tego 22-latka. Jakby zawsze warto takich piłkarzy sobie prześledzić, bo nawet jeżeli nic z tego nie będzie, to wiecie, spoko mieć rękę na pulsie, żeby potem nie żałować. Jest Vito Manone jako goalkeeper, ale może uda nam się znaleźć kogoś młodego wśród tych bramkarzy, kogo chcielibyśmy podpisać. Jest oczywiście Pinsolio. To jest doświadczenie, żeby być drugim czy trzecim bramkarzem, ale no nie wiem. Możemy prześledzić go sobie. Na pewno była atmosferka wtedy, nie? To by było... O tym moglibyśmy być przekonani. Ten Vito Manone na pewno jest ciekawą opcją, żeby był bramkarzem numer 2 w tym sezonie. To nie byłoby... tutaj nie byłoby przypału na pewno. Zobaczmy środkowych pomocników. Czy jest tutaj ktoś, kogo chcielibyśmy zaprosić do naszej drużyny? Gianluca Gaetano. No, sprawdźmy sobie, co on tam prezentuje. Weźmy, zobaczmy... Nie, tego Zantello nie zobaczymy, bo już go znamy. No, sprawdźmy ciebie, ale nie wydaje mi się, żebyśmy tu mieli kogoś ciekawego niestety, jeśli chodzi o pomocników, no ale jeszcze mamy atakujących zawodników, więc może tutaj zaraz pokaże nam się ktoś, kogo byśmy chcieli. Na przykład Kevin Lasagna może być ciekawym piłkarzem. Jest to najbardziej beczkowe nazwisko, ale absolutnie nie beczkowe umiejętności. To by był na pewno ciekawy piłkarz. Jest Anderson jeszcze tutaj. No ale to nie jest ten poziom. To nie jest ten poziom, którego oczekujemy. Zobaczmy sobie jeszcze wśród narodowości Brazylię, bo to jest na pewno coś, co jest dla mnie interesujące. No i mamy tutaj wśród bramkarzy tego jegomościa. Poznajmy go. Jeśli chodzi o obrońców, jest Felipe. I to jest piłkarz, z którym bardzo możliwe, że będziemy negocjowali, słuchajcie. To by była przygoda troszeczkę podobna w moim odczuciu do tego, jak przechodził do Serie A Godin. Znaczy, to jest podobny profil zawodnika moim zdaniem dla nas. Ale Felipe to jest na pewno piłkarz ciekawy. Dalbert także jest interesujący, bo pasuje na te pozycje, których szukamy. Jest Rafinha. Nie jestem do końca przekonany, czy na pewno, ale warto się tutaj nim zainteresować. Ty jesteś ciekawy, Pernambuco? Nie. Gdybyś był Pernambucano, to wtedy na pewno. Ale dobrze, powiem szczerze, no paru ciekawych piłkarzy jest. No i przede wszystkim ten Felipe wygląda bardzo intrygująco. Mielibyśmy wtedy znów ciekawy miks młodości i doświadczenia w obronie, ale trochę tych obrońców nam brakowało w zeszłym sezonie. A Acerbi, wtedy byłoby co? No zestawienie Gabia, Acerbi, Vizzellovato. No to brzmi naprawdę ciekawie i mielibyśmy jednego, który miałby... Mielibyśmy dwóch, którzy mieliby się przy kim rozwijać. No i trzech takich doświadczonych zawodników, patrząc też na to, że Witzel powoli zaczyna nam tutaj nieźle odstawać, to na pewno pójście po Felipe będzie interesujące. Więc zobaczmy sobie od razu go, bo wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, na którego może rzucać się wiele zespołów, z dużym doświadczeniem, niedawno grający jeszcze u Cholo Simeone, więc tu serio bardzo ciekawe byłoby to wzmocnienie. Chce być ważnym piłkarzem. Znaczy kluczowym, nawet nie tyle co ważnym. Dwuletni kontrakt, nam to pasuje. No, akceptujemy oczywiście brak klauzuli odstępnego. Pytanie, jak Morgan Freeman będzie widział jego pensję. Ja wyjdę tu trochę agresywnie. Ale wydaje mi się, że ta agresja jest jak najbardziej potrzebna w tych negocjacjach. Bo przynosi nam niezłe rezultaty. Okej, jeżeli się zgodzisz na 35... to witamy w zespole. I tak też się dzieje. 35 tysięcy i bonus. To naprawdę jest moim zdaniem bardzo ciekawa umowa. I to bardzo mnie cieszy, że tu dochodzimy do tego porozumienia, bo takiego piłkarza jak najbardziej potrzebowaliśmy. Więc ten środek obrony, no mamy uzupełniony. Na początku sezonu środek obrony jest skończony i gdybyśmy chcieli teraz wyjść najlepszym zestawieniem w defensywie, no to zobaczcie na to. Zakładając, że jednak Gabia jest dla mnie lepszy niż Witzel, no to mielibyśmy tutaj Felipe, no i tutaj Acerbiego. Powiem tak, na wyścigi to obrona nie jest, ale jeżeli ktoś by chciał tu wygrać głowę, albo wiecie, grać na taką typową dziewiątkę, to ten napastnik prosiłby o zmianę w środku meczu, bo
No bo by nie był w stanie wytrzymać tego, nie? Tutaj mamy mega, mega naprawdę trójkę obrońców i jestem z tego powodu zadowolony, bo też mamy takich młodych, którzy chcieliby się od nich uczyć. Mamy zwiększenie budżetu transferowego. Można było podejrzeć, że ten budżet jest naprawdę okazały i nie ma co się dziwić, bo my wzbudzamy zaufanie zarządu. Robimy to, czego zarząd oczekuje. Sportowo wyniki są coraz lepsze, więc wydaje się, że przez to, jakim jesteśmy zespołem, także tutaj naprawdę fajny pieniądz może spływać do Wenecji, chociażby z powodu turystów. Nie jest wystawiony Habs na listę transferową, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj z Betisem troszeczkę się transferowo poprzepychać. Zobaczymy, czy nam się to uda, ale lewego obrońcę ja chciałbym mieć tutaj odrobinkę innego, o czym zresztą już wspominałem, że wydaje mi się, że Habs tutaj to już jest, powinien być koniec tej przygody. No dobrze, gramy teraz z FC Porto. Wyjdziemy ze stawieniem Gabia, Felipe oraz Lovato. Na razie tak. W środku pomocy Gagliardini oraz Rovella. Taki zestaw sobie damy na początek. Swoją drogą z Gagliardiniego też można było zrobić środkowego obrońcę. To jest dosyć ciekawe. Esposito bez Mertensa. Tutaj chciałbym dać szansę Di Francesco przed sezonem. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tej pozycji. Lewa strona będzie należała do Calafioriego w tym meczu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Porto, nie wiem, czy to jest mocny skład, czy nie. Wygrywamy 3-1, więc zakładam, że nie najmocniejszy. Di Francesco z golem. Powiedziałem, jak będzie strzelał, to zostanie. Jak na razie strzela Di Francesco. To bardzo mnie cieszy. Rok dostaje ofertę transferową i to jest oferta z Nicei, która nas nie satysfakcjonuje. Inaczej. Tę akceptujemy z Lorient, a z Nicei no chcemy więcej, nie? No co ja mam wam powiedzieć? Chcemy więcej, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nicea jest na pewno bardziej takim łakomym kąskiem dla samego piłkarza, więc ciekawy jestem, jak to wyjdzie, a dla mnie ważne jest to, że ten transfer zamyka nam jakby kwestię transferu Rickiego, bo te transfery miały się pokryć, tak? Więc jakby tutaj i tak zarabiamy, ja jestem zadowolony. Tesman, akceptujemy tę propozycję z Independente, bo chcemy cię sprzedać i jak na razie trzech zawodników możemy pożegnać, z czego dwóch było na takiej liście, że chcieliśmy to zrobić. Załamały się negocjacje z Niceą, odchodzi do Lorient, nie ma najmniejszego problemu. Busio tutaj mówi, że ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli, to tam wie, że się zwolniła Luka na środku pomocy, więc panie trenerze, może coś tam. No i spokojnie, zastanowimy się. W kolejnym meczu znów zmiany. Zagra Lovato i Felipe oraz Acerbi. Na prawej stronie mamy propozycję Witsela, no ale ja tego nie widzę. Gagliardiniego też nie widzę. Calafioriego średnio widzę. Nie no, widzę. Ma 5 gazdek słabszej, więc może. W środku pomocy tym razem Duncan. Nie. Tu zobaczymy sobie Gagliardiniego drugi mecz z rzędu, ale tym razem z Duncanem właśnie, w ten sposób. Mertens na prawej stronie, na lewej tym razem Di Francesco. Będziemy go doili, ale on ma grać. No i na ataku Henry oczywiście, bo tutaj musimy sobie zmieniać tych rezerwowych, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Remisujemy 2-2 z Hoffenheim, bardzo fajnie. Esposito strzela, Henry strzela, więc to oczywiście bardzo cieszy. No i kolejny mecz zaliczamy do udanych przedsezonowy. I powiem szczerze, no teraz trzeba zdiagnozować to, co jest naszą największą bolączką i co jest naszą największą potrzebą. I mam problem z tą diagnozą. I to nie mówię tego, wiecie, uważając, że nasz zespół jest... Co tu się wydarzyło, panie Andre? W ogóle Alphonse Areola jest bez klubu, ale w tym momencie my mamy bramkarza i byłoby to absolutnie bez sensu, gdybyśmy go podpisali. Ale coś się... Co tu się wydarzyło? Przecież on był w Eintrachcie jeszcze przed chwilą. No nie, ewidentnie tam musiały pójść jakieś problemy finansowe, znaczy jakieś o pieniądze niezłe jazdy, że on tu wylądował. No ciekawe. Bardzo jest to ciekawa sytuacja. Spinazzola na tej lewej stronie, ale to by latało. Ale by to śmigało. Dobra, ale teraz skupmy się. Powiem tak. Ciężko mi jest zdiagnozować to, kto jest
Inaczej, nie mam piłkarza, którego chciałbym się z drużyny pozbyć i to jest istotna informacja, wydaje mi się, ale na pewno powinniśmy wzmocnić środek pola kimś, kto będzie zawodnikiem bramkostrzelnym, bo tego nam bardzo brakuje. Oraz uważam, że boki obrony są do przemontowania, do przemodelowania. Chciałbym, żeby na tym boku obrony znalazł się, no właśnie kto? I to jest pytanie, bo ja nie mam takiego wyraźnego kandydata. Oczywiście mi po głowie chodzi Florenzi, ale nie ma możliwości ściągnięcia go teraz z Manchester United, ale powiem szczerze, zaczynamy ten sezon nieprawdopodobnie. Ciekawy jestem, czy przeniesie się to także na Serie A, ale jeżeli tak, no to ja mogę założyć ręce po prostu za plecami, z radością obserwować to, w jak nieprawdopodobnej jesteśmy dyspozycji, bo wygląda to rzeczywiście ciekawie. Oser interesuje się Kamińskim z Lecha Poznań, tylko powiem szczerze, ja o Kamińskim teraz nic nie wiem. Wiem natomiast, że Hans Hatebor jest piłkarzem bez klubu. I powiem szczerze, słuchajcie, ja nie chciałem go podpisywać, ale jeżeli po Hatebora nie zgłasza się obecnie żaden zespół, to czemu ja nie mam wziąć zawodnika, który jest doskonałym jakby już produktem Ligi Włoskiej? Czemu mam tego nie zrobić? Rozmawiamy z nim. Słuchajcie, no rozmawiamy z nim, no bo to jest idealny dla nas piłkarz. I będzie chciał zarabiać tyle, ile mu zaproponujemy. I idziemy. Idziemy po Hansa Hatebora i prawa obrona wtedy jest zabezpieczona, a lewą stronę zajmie sobie na razie De Silio, bo on spokojnie może zająć lewą stronę. Lewą stronę zajmie De Silio oraz Calafiori, który będzie sobie tam wchodził. Możemy tobie szczerze zaproponować 5 lat umowy, jeżeli chcesz. Nie chcesz, spoko. 3 lata nie ma problemu. Brak klauzuli odstępnego. Zobaczmy. Perfetto. Mamy nowego piłkarza. I to jakiego piłkarza? To jest topowy wahadłowy. No, zobaczcie teraz, jak ten zespół może wyglądać. Zakładając, wiecie co, zakładając, że będzie tutaj grał sobie Calafiori. Na przykład w ten sposób. To mamy mnóstwo młodości, ale też mnóstwo, jeśli chodzi o tego zawodnika, jeśli chodzi o Gabię, bo to cały czas jest piłkarz, którego traktuje jako młodego. I mamy mnóstwo doświadczenia. No, to moim zdaniem naprawdę jest fajna linia defensywy, bo ma wszystko. I teraz mamy duży budżet na to, żeby przemyśleć ten środek pomocy. I wydaje mi się, że powinniśmy iść do Cagliari po tego Anglika. Bo jeżeli on tam był w stanie strzelać, to jeżeli będziemy w stanie otoczyć go odpowiednią opieką, to ja tutaj widzę naprawdę kandydata na to, żeby robić fajne wyniki. Szczerze tak zastanawiam się, nie zrobimy tego, ale czy nie zrobić, czy byłaby taka możliwość w ogóle, żeby to zrobić? 5-3-2, żeby grać. W tym momencie. Nie wiem, czy jest takie rozwiązanie tu gotowe. 5-3-2, no. Powiem szczerze. To by było coś. To by było naprawdę coś. Gdybyśmy mieli ustawienie 5-3-2, czekajcie. Formację. 5-3-2. Esposito. A co z tym? No właśnie, problem jest wtedy z tym Esposito, nie? On by musiał być taki wspierający. O, tu, pyk. I tu wtedy Gagliardini, Rovella i Duncan. Jeszcze gdyby to był CDM, to w ogóle by było idealnie pod te... Ale, no, powiem szczerze, brzmi to nieźle, nie? I środkowy pomocnik, jeszcze jeden tu dodany, taki naprawdę, naprawdę topowy, w sensie topowy na nasze możliwości, nie? No, brzmi to nieźle. Brzmi to w moim odczuciu naprawdę, naprawdę nieźle. Tego Benjamina Andre nie chcę, bo to nie jest też taki profil zawodnika, jaki nas interesuje w moim odczuciu. Ale wiecie co, zobaczmy sobie jeszcze, przechodząc do Serie A, bo jestem ciekawy teraz. Serie A mam tu oczywiście. No Cagliari ma tego piłkarza, to wiemy, prawda? To jest ten Jorge da Silva. No i uważam, że to jest super transfer dla nas. No, to jest idealna wręcz opcja.
Jest tutaj jeszcze Nandez, któremu będzie kończyła się umowa, którego ja bym chętnie wziął za darmo, bo to jest to, o czym ja mówię, że jakby to już jest zawodnik za stary. Josh się nadaje, tamten już jest troszeczkę za stary. Roma ma Villara, który by mnie interesował. Chociaż Villara łatwiej by było powiedzieć, no, ale to jest VR, który by mnie interesował, ale no tutaj nie widzę tego finansowo, żeby nam się to udało. Pójdziemy po tego Josha, wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, ale skautujemy Rafinha, słuchajcie, poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy. Henry dostaje propozycję z Frankfurtu, ale ja Henry'ego w tym momencie nie chcę jeszcze sprzedawać, bo on działa, więc póki działa, to po co to psuć, prawda? Więc na spokojnie, teraz gramy w półfinale z AS Monaco, Bobby Firmino w Mediolanie, więc nasi rywale także się zbroją. I mówię nasi rywale, bo ja naprawdę liczę, że w tym sezonie to będą nasi przeciwnicy. Czemu ja zapisałem tę formację? No dobrze, ale spróbujemy podejść do tego meczu. Zobaczymy, czy to zadziała w meczu z Monaco. Ja przez przypadek specjalnie wszedłem, żeby nie zapisać, a potem zapisałem. Dobrze. W tym meczu tak. Tu zobaczymy sobie Witzela na prawej stronie. Lovato tu, więc w sumie tu Witzel ten. Tu Hubs, bo Calafiori jest lekko zmęczony. Tu Bernardeski, no nie może być absolutnie. Więc tutaj Duncan. Galliard, chociaż w sumie, nie, Rovella jest lekko zmęczony. Na napadzie Henry i z Henrym Di Francesco, bo chcemy zobaczyć, jak Di Francesco sobie poradzi. Okej, mamy to zrobione, cyk, 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 cyk. Szybka symulacja meczu z Monaco. Wygrywamy 2-1. Esposito oraz Henry. Tak jak mówię, Henry dla mnie to jest pewniaczek do pozostania w drużynie. Bo po prostu ja widzę w nim ten potencjał, prawda? Gramy w takim więc finale z Sportingiem Klub Portugal. Spoko, nie ma problemu. Cieszy mnie to bardzo. Wpadają nam oczywiście pieniądze z turnieju. Kolejna propozycja, tym razem Hoffenheim. Chce płacić duże pieniądze, ale my naprawdę w tej chwili nie czujemy potrzeby sprzedawania tego zawodnika. Jeśli chodzi o to spotkanie, to zapraszamy do składu Rovelle, zapraszamy do składu Busio, czemu nie? W środku obrony Acerbi zostanie. Na prawej stronie wystąpi tym razem Decilio, żeby odpoczął Hatebor. No i na ataku zagra sobie Di Francesco z Aurim. W ten sposób będzie to wyglądało. Zatem mamy to zrobione. Szybka symulacja. Widziałem tamtego Molinaro. Trzeba go będzie go wyjąć. Z Sportingiem przegrywamy, ale słuchajcie, no nadal. Bardzo fajny turniej przedsezonowy. Dotarliśmy do finału, wygrywając z naprawdę dużymi markami, więc ja jestem zadowolony z tego powodu. No bo mamy z czego być zadowoleni. No i teraz także dostajemy raporty skautowskie. Ten środkowy obrońca, no nie, to nie jest ten poziom. Jeśli chodzi o bramkarza, tak samo. No możemy tu spokojnie schodzić niżej. Jest Angelo Ogbonna. Ja go zostawiam, będę miał go na liście w przypadku jakiejś dużej kontuzji, on może nam się przydać. Carlo Pinsolio swoim doświadczeniem też może nam służyć, więc bardzo możliwe, że go ściągniemy. Lovere tutaj znamy, no tutaj już to są chyba wszyscy, co byli przeskautowani. Zobaczmy tego Carbo, ja już patrzyłem na niego, tak jest, no nie jest interesujący. Pinsolio znamy, spoko. No dobra, ale jak to wygląda jeszcze dalej? Gozzi, no nie, no to nie są w ogóle kategorie, które by nas interesowały. No najbardziej nas interesuje tutaj i ewentualnie czekamy na to, żeby zobaczyć, jak wygląda Lasagna, ale Lasagni to tu jeszcze nie ma, więc okej, okay, no na razie w takim razie możemy czekać na spotkanie z Monzą w Coppa Italia. Ciekawy rywal nam się trafił. Nie ma co się oszukiwać, że to jest zespół, z którym fajnie będzie się zmierzyć. No dobrze, spokojnie. Mamy kolejny właśnie raport i na to czekaliśmy najbardziej, ponieważ wiemy już, jak wygląda Rafinha i on wygląda na pewno interesująco. Wiemy, że ciekawą opcją mógłby być Lasagna, a dalej wiemy, że tak naprawdę nie ma tu nikogo interesującego, ale Rafinha warto sobie tutaj dać, no bo to byłby ciekawy piłkarz na pewno. Tu schodząc niżej, no nie ma nikogo już ciekawego. No i teraz zostaje pytanie, co z tym środkiem pomocy, prawda? Czy chcemy pójść po tego Anglika, który udowodnił już wartość swoją w lidze włoskiej? Czy chcemy pójść po... no właśnie, czy co chcemy zrobić? Bo możemy oczywiście zastanowić się jeszcze nad... O!
Ten Pele jest teraz wolny. Zobaczmy, bo to jest ciekawy piłkarz. Ainsley Maitland-Niles jest wolny. Ja nie wierzę. To nie jest piłkarz, którego potrzebujemy na tę pozycję, więc ja nie myślę o nim, bo to jest zawodnik, który mógłby grać na CDM-ie bardziej, więc nie. Ale no, parę ciekawych nazwisk jest teraz wolnych na rynku, prawda? I to naprawdę jest ten. No ale przede wszystkim, no albo Rafinha nas interesuje, albo interesuje nas w tym momencie Da Silva. No ten Da Silva wygląda kusząco i jakby jest fajnym takim projektem w tej karierze i wydaje mi się, że tego Da Silva powinniśmy ściągnąć, że powinniśmy pójść po tego piłkarza Cagliari, a potem zobaczymy, co dalej będzie się działo, ale ja szczerze tego Da Silva, no widzę dla niego miejsce i on pokazywał, że wie jak strzelać bramki w Serie A. Nie, no idziemy po niego, bo naprawdę uważam, że to jest fajny pomysł, żeby w tej karierze pójść po tego zawodnika. Zatem pytanie tylko, ile pieniędzy trzeba będzie za niego wydać, prawda? Załóżmy, że dwie dyszki byśmy im dali i 15%. 25-10. Możemy wam dorzucić kogoś, czy nie możemy? No Esposito wam nie dorzucimy. Środkowi pomocnicy nie ma tu nikogo, kogo w tym momencie chciałbym się pozbyć tak naprawdę. No chyba, że Duncana byście... Nie, Busio byście chcieli, ale nie, w sumie Busio ja nie chcę się pozbywać. No dobra, dajmy tak. I zejdźmy sobie tu. Zobaczmy. Nie chcą tego. Szkoda, myślałem, że się pozbędziemy jakiegoś z tych młodych, których w ogóle nie używamy. Rinaldiego możemy im puścić, bo on się nie zdążył u nas, nie da rady u nas rozwinąć, a pozbędziemy się problemu wtedy. No nie, no dobrze, no to zejdźcie mi z tego, jesteśmy dogadani. Okej, okay, duży transfer, słuchajcie, to jest nasz rekord transferowy, jakby na to nie patrzeć, ale uważam, że to jest zawodnik, po którego naprawdę warto iść. I to mówię z pełnym przekonaniem, że ja widzę w nim potencjał na wiele bramek ze środka pola, czego nie mieliśmy do tej pory. Możemy mu także zaproponować bycie kluczowym piłkarzem, bo w najbliższym czasie będzie on kluczowym piłkarzem. Dodatkowo 5-letnią umowę, aczkolwiek nie wykluczam jego transferu do Premier League, jeżeli dostaniemy propozycję. No i chciałbym właśnie jemu zaproponować klauzulę odstępnego. Zobaczymy, na jaką oni będą chcieli pójść. To jest zaledwie dwukrotność jego wartości, znaczy tego, co za niego płacimy. No to by miało sens, ale oni się na to nie zgodzą, prawda? Zgodzili się. 55 milionów uważam za turbo uczciwe. No jeżeli chodzi o to, to tu byśmy zeszli i jesteśmy dogadani. Spoko. Dziwny kontrakt strasznie. Ale widać, że chciał dla nas zagrać. I ma to, czego chciał. Dostanie dodatkowo 8 w spadku po Marco Rogu. No ale ja uważam, że w tym momencie naprawdę to jest super dodatek do drużyny. I to nie jest takie, wiecie, moje gadanie, żeby tutaj usprawiedliwić jakąś decyzję czy coś. Naprawdę uważam, że ten gościu, jeżeli pokaże chociaż połowę tego, co pokazywał w zeszłym sezonie dla Cagliari, dla nas, i mówię to z pełnym przekonaniem, może być absolutnym game changerem w porównaniu do tego, co działo się w zeszłym sezonie. Tak uważam, że to może być ten element, którego nam brakowało. Zatem to, czego potrzebujemy jeszcze w tym oknie transferowym, to, czego nam brakuje, to wzmocnienie na wahadle. Potrzebujemy chociaż tak naprawdę po przyjściu Hatebora, czy potrzebujemy tego wzmocnienia na wahadle? To jest pytanie. Mamy teraz naprawdę szeroką kadrę, ale szeroką nie w sensie ilości piłkarzy, ale w sensie jakości tych zawodników. Bo uważam, że naprawdę w tym momencie my mamy 11, która wygląda bardzo ciekawie. I to tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. I ja jestem z tej kadry bardzo zadowolony. I zastanawiam się, czy i jak możemy się jeszcze wzmocnić. Ale no jakoś na pewno. Tylko pytanie, czy to będzie odpowiedź na to, co będzie się działo. Czyli to będzie znowuż reakcja na rynku. Czy teraz chcemy, bo akcje już zrobiliśmy. Akcje zrobiliśmy wydając bardzo duże pieniądze. I moim zdaniem teraz przychodzi właśnie czas na reakcję. Teraz przychodzi po prostu czas na to, że jeżeli ktoś przyjdzie po naszego piłkarza, którego sprzedać powinniśmy, to my powiemy jasne. No i będziemy w tym momencie mogli, wiecie, jakoś się z tego, jakoś sobie to załatać. Busio nie odejdzie. Ja nie chcę, żeby Busio odchodził, bo
Uważam, że jesteśmy w stanie z tego chłopaka jeszcze troszkę talentu wycisnąć, chyba że w jego miejsce kupilibyśmy zawodnika, z Włoch. To jest jedyny taki element, nad którym się zastanawiam, ale nie jestem przekonany. Pewny jestem za to, że Bernardeschi w tym momencie to jest piłkarz, który jest troszeczkę nam niepotrzebny i to jest problem drobny. Ja chciałbym dlatego, żebyśmy zmieniali go w środkowego pomocnika. To zajmie długo i ja zdaję sobie z tego sprawę, ale po prostu, no w tym momencie taki profil Bernardeskiego nie jest nam potrzebny. Tak jak dla Mertensa znajdziemy miejsce jako tego CF-a, no to nie możemy mieć nieskończoności tych CF-ów, prawda? Tam i tak będziemy grali sobie Esposito z Esposito, więc musimy się tutaj mocno, wiecie, zastanowić, jak umieścić, gdzie umieścić tego Mertensa, czy go umieszczać, czy może trzeba go sprzedać, ale wydaje mi się, że w tym momencie Dries Mertens cały czas jest piłkarzem, którego możemy uznać za dla nas jak najbardziej przydatnego, prawda? Tu oczywiście tych naszych senatorów teraz defensywnych ustawiamy sobie w odpowiednie jakby ryzy treningowe. Jeśli chodzi o ciebie, to ja bym chciał, żebyś ty z siebie zrobił, no box to boxem nie będziesz, bo to strzelanie jest zbyt słabe, więc zrób z siebie ball winning centerbacka, midfieldera i myślę, że o tym będziemy na razie tutaj z tobą rozmawiali. Oczywiście jest Hatebor, jemu dajemy tak naprawdę teraz postawimy na jego walory obronne, żeby on się na nich skupił, chociaż oczywiście będzie miał dużą wolność na tym wahadle. No jeśli chodzi o Gagliardiniego, to ja chcę na razie go podnieść do środka pomocy, żeby miał jak najwięcej tutaj benefitów z grania z przodu, więc tak naprawdę on walczy sobie o to, żeby wychodzić do góry. No, tak więc to mamy zrobione. Skład jest naprawdę ciekawy moim zdaniem. To oczywiście ja mówię, jakbym podsumowywał już to okno transferowe. Broń Boże, tak nie jest, bo dopiero kończy się jego połowa, ale już teraz naprawdę uważam, że możemy być z siebie zadowoleni, bo ta drużyna wygląda tak, jakby była gotowa na początek tego sezonu, a też troszkę o to w tym chodzi przy dobrym oknie transferowym, żeby jak najszybciej mieć tę kadrę zaklepaną, żeby ona się zżyła, żeby ona się fajnie zgrała. I tak w naszym przypadku absolutnie jest. Mamy jeszcze informację o ciekawym juniorze i wpada nam tutaj Conti, kolejny Conti mam wrażenie, którego tutaj mamy. Zobaczmy, co z tobą, chłopie. Ja bym ciebie kierował do środka. Ja bym ciebie kierował na napad w ogóle. Nawet nie tyle do środka, co ja bym z ciebie, byczku, zrobił napastnika. 4 tygodnie to zajmie, ale wydaje mi się, że jest z dużym pożytkiem dla twojej kariery. I mamy tam jeszcze jednego nietrenowanego, więc tego Contiego mogliśmy mieć, a ja go nie zauważyłem. No, mogło tak być. No, bo mamy tutaj jeszcze ciebie. Ty, chłopie, piłki nie umiesz podać, więc bądź dobrym obrońcą, po prostu. Zrobimy z ciebie takiego oldschoolowego non-nonsense centerbacka. Tak więc w ten sposób to wygląda, ale słuchajcie, przed nami jest jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie mamy informacje na temat wymagań, jakie stawia przed nami zarząd. Mamy zarząd chce tego, czego my, czyli Europy, jeśli chodzi o zwiększenie wartości spoko, rozwój młodzieży i mamy podnieść wiek drużyny. To jest bardzo ciekawe, przy czym mamy do drużyny włożyć młodzież. Tak więc w sumie siłą rzeczy my robimy to, czego zarząd od nas wymaga, bo ten wiek także podnosimy. Uważam, że to jest fajne, że nie kupujemy tych starszych zawodników, że ściągamy tutaj zawodników na kontraktach. Moim zdaniem jest to spoko. Ale czy uda nam się to trzymać wszystko? Jakie to zacznie przynosić rezultaty? O tym wszystkim przekonamy się już jutro.